Cześć kochani, roboty postępują w naszym domu szkieletowym. Każdy etap pokazuję Wam na kanale, ale naprawdę tych etapów jest no multum. Niemniej te kwestie z wykańczania są dużo, dużo przyjemniejsze, pomijając to finansowo i nerwowo, ale jeśli chodzi o efekty, widać je od razu i są bardzo przyjemne. I teraz zajmiemy się łazienką, żeby mieć tutaj efekt bardzo zbliżony. Mianowicie, pomijając fronty i szuflady, brakuje tutaj zdecydowanie jeszcze blatów. Kwestia blatów tutaj jest nieco zawikłana, tak jak właściwie każdy mój pomysł, nie może być zbyt łatwo. Więc zacznijmy od tego, że omówię Wam co i jak. I potem zajmiemy się realizacją. Blaty w łazience, tak samo jak w kuchni, to jest deska barynecka trójwarstwowa, trzylamelowa z dębem na jakieś 3,5 mm poddanym piaskowaniu. Piaskowanie polega na tym, że ta miękka biel jest wybrana, zostaje tylko ta twardziel, znaczy tylko, zostaje z grubsza ta twardziel, dzięki temu te blaty są naprawdę, naprawdę twarde i wytrzymałe i nie widać na nich za bardzo uszkodzeń. Przez ich właśnie struktury i charakterystykę jakieś takie ubicia wręcz dodają im animuszu. Ta sama, która jest tutaj na parkiet, tylko jeszcze nie wiem, czy będę olejował, czy lakierował, muszę to przemyśleć. Ale jeśli chodzi o sam koncept, blat pójdzie tu i pójdzie sobie tutaj. Takie było założenie od samego początku przy tym gabelicie. Zaraz tutaj dojdziemy do tego, co będzie w tej szczelinie. Ale tak, tu mamy blaty. One mają 55 cm, tak żeby ze 2 cm wystawać jeszcze poza obryt, żeby mi tutaj na pewno woda nie wciekała w dół, pomiędzy front i na front. Więc tutaj będzie kawałek wystawać, ale tak ma być, takie jest założenie. Idzie, kończy się gdzieś tutaj. I tu się zaczyna cudo. Tutaj blat będzie miał jakieś 31, tak samo będzie wystawał poza frontem jakieś 2 centy. Ale pierwsza deska, deski mają jakieś 20 cm. Pierwsza deska dojdzie sobie pięknie tu. I nie ma z tym problemu. Ale druga deska pójdzie. I tu, gdzie kończy mi się szafka, zrobię ścięcie tak, żeby zgrać się z tym tutaj narożnikiem. Czyli będzie taki uskok. I tu w założeniu ma być miejsce na szczotkę do ubikacji. Jeszcze będę musiał zrobić tę stronę. To będzie w tym albo w osobnym odcinku, żeby to sobie zabudować. Powstanie tutaj taka piękna szczelina. Ewentualnie zrobię tutaj jedną półeczkę na jedną czy tam dwie rolki papieru. Nie wiem jeszcze na jakiej wysokości. Zależy od tego, jaka będzie wysokość tej samej szczotki. Dobra, poukładam te blaty i mam nadzieję, że będziecie rozumieli, o co mi chodzi. Schemat działania przy kręceniu zawsze jest taki sam. Jeśli będziecie chcieli robić taki właśnie desek, przykręcacie pierwszą listwę od spodu. Ona musi być bazą, do której będziecie mogli dobijać, więc tam trzeba tych wkrętów naprawdę dać sporo. Ja to sobie jeszcze dociążam od góry po 10 kg, żebym miał łatwiej z wkręceniem, żeby ta deska nie odchodziła do góry. Tutaj jest to wszystko już przyłożone, no i jeden wkręt na samym końcu, gdzie tylko mogę, a drugi wypada gdzieś mniej więcej tutaj, po to, żeby ta deska nie podchodziła do góry. Teraz mogę już zdjąć te wiadra. I mam bardzo stabilną bazę, do której mogę przybić następną deskę. Tu oczywiście drewienko, młotek i dobijamy. Tutaj już nie trzeba będzie wkręta. Znaczy tutaj nie trzeba będzie wkręta, bo to będzie trzymać, ale tu trzeba będzie znowu wkręta i przy samej tutaj krawędzi. Bardzo przyjemna praca. Takie coś mi się podoba. To mogę robić. Tutaj jest ścięte na ten narożnik, żeby to dopasować. Z przesunięciem tej krawędzi o 14, bo tutaj będę robił zaraz jeszcze tę zabudowę. Tutaj jeszcze tylko wspomnę, że pasowanie elementów trzeba tutaj robić co deskę. Nie można dociąć całego blatu na jeden wymiar, bo wszystkie krzywizny tutaj, ściany, szafki, geberitu wychodzą właśnie w tym miejscu. Każdą deskę trzeba po prostu dopasowywać. Ok, teraz tak. O co chodzi tutaj? Tutaj planuję to, co wspominałem, szczotkę
i miejsce na dwie rolki papieru przynajmniej. Mam 71 cm wysokości od dołu do góry. Jeśli odejmiemy grubość jednej półki, która tutaj będzie, zostaje nam no powiedzmy te 70, niecałe 70. Papier ma około dychy, czyli mamy 20 i o Boże, szczotka ma około 40 cm. Trzeba dać jakieś 45, żeby był zapas, żeby to można było komfortowo wyciągać. Czyli mamy 45, 55, 65 z tej szczeliny 50 cm. Więc idealnie. W takim razie pierwszą półkę zrobię na wysokości jakichś tam 46 cm. Znaczy pierwszą, jedyną półkę. I ponieważ to nie będzie mocno obciążane, nie chcę tego kręcić tutaj na jakichś widocznych wkrętach. Będzie tutaj jeden kawałek zlicowany albo z tym, albo z frontem. Jeszcze zobaczę. Plecki. I teraz tak, ten bok będzie przykręcony do plecków i do półki, czyli to będzie trzymało ten swój wymiar. I całość tej konstrukcji przykręcę od środka, tutaj na wkrętach. Myślę, że nie będzie problemu, że to raczej nie będzie latać. Poza tym to będzie obciążone dwiema rolkami papieru, więc też nie dajmy się zwariować. Dobra, biorę się do pracy. Troszkę było roboty z tą dodatkową półeczką, ale jest to gotowe. Ja sobie tak myślę, że mogłem pociągnąć te plecki troszkę bardziej w dół, żeby zakryć ten zawór, ale nie przeszkadza mi to w tym momencie w ogóle. Tak jak mówiłem, no tutaj na dole jest 46 cm, wejdzie ta cała szczotka, tutaj miejsce na dwie rolki, nie wiem, czy tu będą jakieś zapasy, czy to będzie główna, to też wyjdzie w praniu, pewnie jak się będzie korzystało z kibelka. Jeśli chodzi o same blaty, no to powiem Wam, że to naprawdę, naprawdę robi wrażenie. Jak z eksploatacją zobaczymy. Najprawdopodobniej ja się skuszę na olejowanie, a nie na lakierowanie, żeby blaty nie były dokładnie takie same jak deski na dole. Raczej tutaj będę olejował, przemyślę jeszcze kwestię w kuchni, bo tutaj co najwyżej może się zmoczyć, a tam może się to jeszcze zaplamić. Więc no, kwestia do przemyślenia. W każdym razie na takim drewnie poddanym piaskowaniu dużo mniej będzie widać. Większość uszkodzeń po prostu sprawi, że to będzie wyglądało jeszcze lepiej. Świetna rzecz. Mam nadzieję, że to się sprawdzi w eksploatacji, bo jeśli tak, to tanim kosztem można sobie robić dębowe blaty. Tutaj jeszcze jest kwestia tylko tej okleiny, czy ją dawać na sztorc, czy nie dawać. Troszkę to lepiej wygląda po zalakierowaniu, jak sobie przyciemniało. Nie wiem, nie jest to rzecz, którą muszę się zajmować w tym momencie, także nie będę się zajmował w tym momencie. Tu jeszcze zostaje kwestia montażu umywalki, ale nie mam co montować umywalki, póki nie będzie baterii z tyłu. Bateria kosztuje parę stu, więc na razie sobie to zostawię. Tak samo jak z kuchenną. Bo trzeba najpierw zamontować baterię, potem umywalkę. Umywalka jest po prostu na silikonie, więc jak to osadzę, tak to ma zostać. Więc teraz tylko przyjdą mi pozostałe zawiasy, pomontuję fronty, półki. Jeśli chodzi o łazienkę, to jeszcze ta blenda do przyklejenia. Uważam, że temat jest na razie zamknięty. W kwestii dalszych odcinków, no ja robię tyle rzeczy naraz, że nie wiem, który będzie następny. Na pewno będzie coś tutaj z wykańczania kuchni, dlatego serdecznie zapraszam Cię do subskrybowania, żeby być na bieżąco, żeby nie ominąć żadnego z tych etapów. Myślę, że na pewno wyłapiesz jakiś ciekawy patencik, który ja tutaj stosuję na naszym polu bitwy. A Tobie co? Życzę miłego popołudnia czy tam wieczoru i widzimy się za tydzień, jak co tydzień, w piątek o godzinie 18. Cześć! Oh,